Witam. W ostatnim czasie była mowa o zmianie kierunku działania portu, zmiana wejścia trybu output na input, czyli tryb wyjściowy, wejściowy. To było proste w AVR-ach. W STEM-ie jest trochę bardziej skomplikowane, aczkolwiek nie zawsze, co pokazałem na filmie, w filmie, przepraszam. Ale chciałem pokazać jeszcze inne, alternatywne rozwiązanie. Ono nie zawsze może być stosowane, nie zawsze będzie dobre i skuteczne, zwłaszcza gdy przepływność danych będzie duża. Ale wracamy w tym momencie do czasów słynnych 50 jedynek, czyli chorego tworu Intela 8051, który podbił świat, podobnie jak Windows, ale wszyscy wiemy, że podbił świat, ale to było badziewie, czy w wypadku Windowsa jest to badziewie. No, ale o czym chcę mówić? Konkretnie chodzi o tryb otwarty dren, dawniej otwarty kolektor, ale zasada jest ta sama. Jak to funkcjonuje? Otóż port, tu mamy ten port wejścia, jest sterowany przez bramkę jest gdzieś rysowanie trójkątów, ale trójstanowo, przepraszam, znaczy może być trójstanowa w trybie otwarty kolektor czy otwarty dren, ale generalnie jest to bramka otwarty kolektor czy dren. Może żeby uzmysłowić, o co dokładnie chodzi, to narysuję to w formie równoważnej, czyli jak to jest tam w środku zbudowane. Skorzystam z tranzystora bipolarnego, ale ta sama reguła obowiązuje przy MOSFETach. Czyli działa to tak. No tu jest akurat negacja w tej sytuacji, tu narysowałem bez negacji, ale generalnie nie ma to większego znaczenia do interpretacji, jak to funkcjonuje. Podamy tu poziom wysoki, który spowoduje przepływ prądu przez bazę, czyli tranzystor zewrze nam to wyprowadzenie z masą. Jak podamy stan wysoki, to tu za sprawą rezystora podciągającego pojawi się poziom wysoki. No chyba nie ma tu w tym, że tak powiem, żadnej magii, nic nadzwyczajnego. Nie będę wnikał, że w wypadku 8051 czy na przykład słynnego PCF 8 końcówka 74 8574, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, tam na chwilę w momencie zapisu ten rezystor podciągający, który no zależnie od tego, o jakim układzie mówimy, ma 10-50 kiloohmów. Jest na chwilę zwierany, żeby szybko przeładować tu pojemności te wyjściowe. No i to stwarza czasami pewne problemy. Nie to przeładowanie, tylko że to trwa chwilę. Jak tu sobie podłączymy na przykład ULN-a 28040
3 czy 2003 lub podobny, to owszem, w pierwszej chwili ten OLN zadziała, ale jak już ten tranzystor, który zwiera na moment ten rezystor, przestaje funkcjonować, to okazuje się, że ta rezystancja tu nie wystarcza do wysterowania naszego tu jakiegoś dalszego obwodu. Tak sobie tu jakoś jeszcze oznaczę. Jednocześnie ten sygnał z tego portu wchodzi tu na bramkę, zwykle Schmidta. No to tak mniej więcej się oznacza, umożliwiając odczyt tego portu. I w STM-ie możemy ustawić tryb otwarty dren, czyli że ta bramka wyjściowa pracuje w trybie OD, włączyć podciąganie i mamy coś w rodzaju tego, co było kiedyś w 50-kach, jedynkach, czy w tym PCF-ie. To jest w sumie taki standardowy tryb pracy na przykład i kwadrata, czy UART-a w trybie półdupleksu. Tam z defaultu domyślnie jest włączany ten rezystor podciągający. Oczywiście w praktyce, żeby to dobrze działało, trzeba tu dołożyć rezystor podciągający o wartości nie dziesiątek kiloohmów, tylko rzędu kiloohmów, czy nawet czasem setek ohmów. Ale zwykle 1 kilo jest ok. W praktyce to będziemy mieli od 300 ohmów do jakichś 10 kilo. Taki zakres tych rezystancji. Jeżeli zastosujemy takie rozwiązanie, to nie musimy zmieniać kierunku pracy portu. On jest po prostu wyjściem w trybie otwarty dren, ale aby czytać dane, musimy tu wystawić, w praktyce trzeba tu uwzględnić, że dochodzi tu negacja, to jeszcze kółko trzeba domalować, że tu dochodzi negacja i ustawiamy stan wysoki. Stan wysoki, czyli stan otwarty dren, otwarty kolektor. To umożliwia odczyt, bo skoro tu rezystory podciągające nam wymuszą poziom wysoki, możemy czytać stan portu wejściowego. Natomiast gdy chcemy sterować, ustawiamy poziom na przykład niski. To, o czym trzeba cały czas pamiętać, to że czas ustalania się napięcia ze stanu niskiego na wysoki jest ograniczony wartością tych rezystorów tu podciągających i pojemnością tej magistrali, więc on będzie zawsze dłuższy niż czas zmiany z wysokiego na niski, bo wtedy te tranzystory, zwykle tranzystor MOS, szybko przeładują nam te pojemności. Więc nie jest to panaceum na wszystko i w jakichś magistralach szybkich no bym tego nie polecał stosować, ale tam, gdzie ta szybkość zmian nie jest jakaś bardzo istotna, jest to bardzo prosty sposób na
dwukierunkową komunikację bez zbytniego komplikowania kodu. No w sumie to będzie wyglądało mi więc tak. Jeśli port ma pracować jako wejście, czyli tam jakąś funkcję sobie zrobimy, że port ma, a właściwie może inaczej. Odczytaj port, to tu byśmy musieli, no tu użyję już tego, co znamy ze STM-ów, bo z AVR-ów to będzie, zdaje się, port X, czyli na przykład port A, port B, port D tam i tak dalej. Wpisujemy FF i następnie i zwracamy wartość portu wejściowego. W AVR-ze będzie to pin X, czyli pin A, pin B, pin D, zależy jaki port. Natomiast no i oczywiście tu mamy zwracać jakąś wartość, tak? A gdy chcemy zapisywać do portu, to no właśnie, tu musi być parametr. W praktyce mamy 16 bitów. To już tam u góry sobie poprawicie, że też zwraca się 16 bitów. O. I to wszystko. Nie musimy zmieniać kierunku. Zaleta, wada. Aby odczytać, musimy najpierw ustawić FF, czy same jedynki na porcie, a przynajmniej na bitach, które chcemy odczytać. Jeśli chcesz, ja bym temat dokładniej rozwinął i pokazał, jak to w 51 działało, a może lepiej, jak to działa w PCF-ie 8574 i porównać do nowszych, lepszych rozwiązań, to nie ma problemu. Wystarczy tylko pisać komentarze, lajki, subskrypcje, wsparcie. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że pomogłem w rozwiązaniu niektórych problemów, które czasami problemami nie są.